możemy przejść do tematu, jakim jest LGBT, a popkultura. Także raz jeszcze witam wszystkich i zaczynamy. Więc tak, czy nam się to podoba, czy nie, temat mniejszości seksualnych jest dzisiaj kwestią polityczną i tak jak było tutaj wcześniej poruszone, że być może wszystko jest kwestią polityczną dzisiaj, też oponowałbym niejako przed tym stwierdzeniem, ponieważ gdyby wszystko było treścią polityczną, no to tak naprawdę to słowo byłoby pozbawione znaczenia, ponieważ jeżeli wszystko jest treścią polityczną, to tak naprawdę nie określa to żadnej kategorii. Więc, ale do tego być może przejdziemy w dalszej części. Więc powiedziałbym, że czy to się ludziom podoba, czy nie, temat mniejszości seksualnych stał się kwestią polityczną w ostatnim czasie. I ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle, to jest już zupełnie osobny temat, ale jest to fakt. Dlatego właśnie mówiąc o polityce w popkulturze, nie sposób go ominąć. I można o nim mówić pod bardzo, bardzo wieloma kątami. Natomiast dzisiaj tak się pokrótce przyjrzymy temu, skąd on się bierze i dokąd on zmierza. I zacznijmy od tego, że kiedyś temat ten był w ogóle tematem tabu, to znaczy był on praktycznie nieobecny w popkulturze. Natomiast brało się to nie z tego, że ktoś tam wcześniej, nie wiem, nie lubił gejów czy coś takiego, tylko po prostu normą kulturową było, że nie mówiło się o tym i tyle. Nikt tego nie kwestionował, to znaczy nikomu nawet nie przyszło, prawda, ale normą było to, normą był fakt, że nie przychodziło nawet do głowy, że można poruszyć tego typu wątek, chyba że po to właśnie, żeby złamać jakąś normę. Natomiast odkąd wraz ze zmianami kulturowymi to zjawisko, że tak powiem, ten element tabu osłabł, to naturalnie zaczęły się te wątki w popkulturze pojawiać. I one pojawiają się w popkulturze na bardzo wiele różnych sposobów. Od takich przykładów, powiedzmy, neutralnych, gdzie jest to po prostu wątek, który jest widoczny gdzieś w tle, powiedzmy, czy nawet na pierwszym planie, ale jest on po prostu, nie jest on głównym elementem ani osią fabularną, tylko jest po prostu element, jest to po prostu element świata, tak jak w świecie rzeczywistym. Jest po prostu jeden z elementów, którego istnieje i twórcy przedstawiają go po prostu widząc, no też w momencie, kiedy przetwarzają, że tak powiem, świat, który ich otacza, na świat, który chcą wyrazić, po prostu ten element się tutaj też znajduje. Natomiast mamy też zjawiska takiego, przykłady, powiedziałbym, nachalnego przedstawiania wątków LGBT w popkulturze, czego kilka przykładów, jakie można tutaj zauważyć, to jest chociażby to, co zrobiono z momencik, tutaj zaraz posiłkuję się pomocą wizualną, z Icemanem, czyli jednym z członkiem z ekipy z X-Menów, który kilka lat temu został ogłoszony tak naprawdę homoseksualistą, pomimo iż jest to postać, która ma swoją historię, która ma swoje jakieś dotychczasowe przeżycia i związki nawet i tak dalej. W pewnym momencie twórcy stwierdzili, że będzie bardzo ciekawe, jeżeli ta postać będzie od dzisiaj homoseksualna. I reakcje fanów na tego typu zabiegi nie są szczególnie pozytywne, zwłaszcza kiedy to nie dotyczy, bo to nie jest wprowadzenie nowej postaci, prawda, czy coś takiego, tylko jest to zmiana w postaci, do której wiele osób jest już bardzo przywiązanych. Więc tego typu rzeczy nie zawsze, aczkolwiek często spotyka się po prostu z negatywnym odbiorem u widzów. Innym przypadkiem tego typu zjawiska są na przykład książki Trudy Canavan, które mają taką tendencję do tego, że poza główną osią fabularną czasem po prostu są w nich wpisywane wątki poboczne, które dotykają właśnie osób homoseksualnych na przykład, ale ogólnie mniejszości seksualnych, które po prostu nie mają żadnej pętli zwrotnej do głównej osi fabularnej. Po prostu istnieją po prostu równolegle i widać po prostu, że autorka wprowadziła to po prostu to, żeby coś powiedzieć, żeby coś w jakiś sposób pouczyć widza, czytelnika, a niekoniecznie po to, żeby przekazać, żeby opowiedzieć ciekawą historię. Natomiast poza tego typu zjawiskami są też przykłady, gdzie powiedzmy jest to nawet nie wplatane, ale powiedzmy popkultura opiera się na tego typu wątku. I jest to jest na przykład główna oś fabularna jakiegoś działania popkultury. Taki przykład, który mi się, że tak powiem, kojarzy w tym temacie najbardziej, to jest chyba dość mało znany serial Vicious brytyjski o parze starych zrzędliwych, że tak się wyrażę, homoseksualistów, który jest właśnie bardzo dobrym przykładem, gdzie głównym wątkiem, głównym motywem, ten serial istnieje tylko po to, żeby opowiedzieć o relacji dwóch homoseksualistów w podeszłym wieku i robi to
w sposób, i robi to w sposób taki, że to jest sztuka. I jest to też ciekawostka, jest to też przykład tego, jak zniesienie tego tabu po prostu umożliwiło powstanie zupełnie nowych form tak naprawdę, nowych raczej manifestacji pewnych form, ponieważ tego typu serial nie mógłby po prostu powstać w sytuacji kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę, ponieważ ludzie by po prostu nigdy na to nie poszli. Za to pytanie, jakie są tego przyczyny? Przyczyny pojawiania się tych wątków w kulturze. I oczywiście zaskakująco, powiedziałbym, częste są dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza jest taka, że część ludzi jest przekonana, że to odpowiedzialni twórcy promują wartościowe idee, którzy są zatroskani o los mniejszości i o ich reprezentację i chcą, aby przekazać coś wartościowego społeczeństwu i tak dalej, i tak dalej. A alternatywna, że tak powiem, opinia jest też taka, często ja się przynajmniej z taką spotykałem, że to jakieś mroczne siły wciskają, widzą ideologię w celu transformacji społeczeństwa i jest to z góry zaplanowany spis jak marksistów kulturowych albo czegoś takiego, celem jest wpłynienie i wywarcie i wywołanie pewnych opinii w społeczeństwie. Przypadki są na przykład właśnie kogoś pouczać w ten sposób, ponieważ wydaje im się, że to jest dobry sposób. I są ludzie, którzy otwarcie o tym mówią, że piszą pewne rzeczy w pewien sposób, pewne dzieła popkultury w określony sposób, żeby pouczyć widza w dany sposób. Ale takie są właśnie zwykle odpowiedzialne za przypadki nachalnego wciskania pewnych motywów, co zwykle, nie zawsze, ale zwykle jest po prostu negatywnie przyjmowane. I oczywiście są też przypadki tego, gdy jakieś środowiska otwarcie ideologiczne chcą dorzucić trzy grosze swoje do dzieł popkultury właśnie po to, żeby przekazać jakąś ideologię. Natomiast i pomimo, iż tego typu przypadki istnieją, to mimo wszystko powiedziałbym, że są dobre powody, by sądzić, że zjawisko pojawiania się i propagowania tych wątków w popkulturze to nie jest zjawisko ideologiczne, a przynajmniej w małej części jest ono zjawiskiem ideologicznym, a w znacznie większej części jest ono zjawiskiem kapitalistycznym tak naprawdę. I to jest coś, o czym koleżanka Kasia też właśnie przed chwilą powiedziała, że ostatecznie twórcy, którzy mogą chcieć wprowadzać pewne treści do popkultury, ostatecznie są tak naprawdę zatrudnieni przez korporacje, które to można oczywiście z jednej strony narzekać, że są to korporacje, które są bezdusznymi machinami nastawionymi wyłącznie na zarabianie pieniędzy i tak dalej, ale jest z tego też pewna korzyść, a mianowicie taka, że no z reguły dobrze wiadomo, co te korporacje po prostu zrobią. I można w pewien sposób przewidywać ich działania, ponieważ one idą po prostu tam, gdzie są pieniądze i tyle. Dlatego to też pokazuje, że promowanie tego typu motywów, tego typu wątków LGBT w popkulturze takiej szerokiej, trafiającej do powszechnego odbiorcy, się po prostu opłaca. I to nie znaczy, że zawsze się opłaca, ponieważ no jest wiele przypadków, tak jak wspominany chociażby epizod, że tak powiem, z Icemanem, gdzie te korporacje powiedzmy dawały zbyt dużą swobodę twórcom, którzy naprawdę chcieli coś na siłę przekazać i kończyło się to czymś, co wygląda jak po prostu nachalna propaganda i nie było chętnie przyjmowanych przez widza. Ale tego typu przypadki były zwykle później przez korporacje korygowane z powodów czysto biznesowych. Natomiast należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób opłaca się promowanie tego typu wątków. I przeczytałem kiedyś taką opinię, że opłaca się dlatego, że homoseksualiści są dobrą grupą docelową do marketingu, ponieważ są to zwykle ludzie, którzy nie wychowują dzieci, są osobami otwartymi, którzy chętnie konsumują produkty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to moim zdaniem potwornie błędna analiza, ponieważ celem tego typu marketingu nie mogą być mniejszości seksualne, no bo ich jest po prostu bardzo, bardzo mało. To jest, stanowią one mimo wszystko niezwykle mały odsetek społeczeństwa w stosunku do całej puli konsumentów. Więc należy zadać sobie pytanie, kto celem takiego marketingu może być. No i wydaje mi się, że badania ze Stanów Zjednoczonych jednoznacznie pokazują, że tego typu treści są konsumowane głównie przez osoby, które są po prostu, które są skłonne wydawać pieniądze i wrażenie, że dodali swoje trzy grosze do promowania jakichś treści, dzięki temu będą mogli się dobrze poczuć. I podobnie analizy ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że są to zazwyczaj młodzi, bogaci, dobrze wykształceni, głosujący na demokratów ludzie, w dużej części kobiety. I oczywiście ten profil w różnych krajach będzie bardzo różny w zależności od realiów. Wydaje mi się, że jest tu pewna prawidłowość. W Polsce tak można by nazwać tę grupę młodzi wykształceni z wielkich ośrodków miejskich, prawda? I oczywiście uogólnienie to, co ja teraz powiedziałem, natomiast ono jest tutaj użyte tylko po to, żeby pokazać pewien trend, ponieważ to nie znaczy, że oni stanowią wszystkie, całość tej grupy, to nie znaczy, że stanowią oni
dużo opłacało mi programu. Którzy, no tak być może stereotypowo, ale wydaje mi się, że jest tutaj odrobinę prawdy w tym, że są to ludzie, którym się często wydaje, że właśnie, nie wiem, picie kawy w kolorowym kubku jest formą walki z tego świata. A to jest, no umówmy się, że to chyba nie jest do końca takie proste. I tego typu marketing po prostu działa. I to oczywiście nie znaczy, że on nie ma wpływu na społeczeństwo, czy że nie kształtuje postaw, czy że nie oswaja czegoś i tak dalej, ale kłóciłbym się, że nie taki jest jego cel. Że jego celem jest po prostu, no tak jak mówiliśmy, jest to strategia biznesowa, która być może jako skutki uboczne ma promowanie pewnych postaw, natomiast w zdecydowanej większości przypadków, tak jak mówiliśmy wcześniej, ostatecznie sprowadza się to do decyzji biznesowych. I oczywiście są osoby, być może ktoś powie, że mi nie wierzy, że przesadzam, że ludzie podejmujący decyzje tak poprawić świat albo coś takiego, albo wręcz przeciwnie, albo chcieliby ukształtować świat na swoją miłość. To i że jest wiele osób, które powiedzmy ciężko pracują dla stworzenia lepszego świata i tak dalej. Ale jeżeli się popatrzy na przykłady działania wielu korporacji w tym, to widać zupełnie co innego. Dobrym tego przykładem jest no przecież chociażby dobrze znana IKEA, prawda, która z jednej strony jawi się ludziom jako bardzo zatroskana o los wszelkich grup dyskryminowanych i bardzo podkreśla, że jest otwarta i dla wszystkich i każdy powinien czuć się bezpiecznie i że będzie walczyć, jeżeli ktoś źle miałby się nawet poczuć z uwagi na jakieś zjawiska w niej występujące. No ale fakty są takie, że firma IKEA pomimo tych deklaracji, na przykład nie ma żadnego problemu z robieniem interesów i stawianiem sklepów w Arabii Saudyjskiej, prawda, gdzie chciałbym przypomnieć, można stracić głowę dosłownie. Więc w sensie, można by pomyśleć, że gdyby zależało na zmienianiu świata, to ta zmiana występowałaby przede wszystkim właśnie w takich rejonach, a niekoniecznie tam, gdzie wszyscy oczekują, że tak powiem, tego typu deklaracji. Natomiast w ramach ciekawostki można tutaj też dodać, że IKEA jest aż tak mocno, że tak powiem, zatroskana o dobre samopoczucie swoich arabskich klientów, że ze swoich zabrakło mi słowa, katalogów, które trafiają na ich rynek, wycinane są kobiety bez hidżabów. Tutaj możemy zauważyć ten sam katalog dla Szwecji. Jest tutaj mama w łazience, w Arabii Saudyjskiej tej mamy nie ma, ponieważ ktoś mógł się poczuć urażony, że pani tak właściwie naga chodzi tutaj, bo ma odkrytą głowę, prawda? I ponownie, jest to decyzja czysto biznesowa. To nikt tutaj nie ma złych intencji, znaczy złych, no w sensie można się kłócić, czy te decyzje są moralne i tak dalej, ale ostatecznie sprowadza się to tak naprawdę do biznesu. Kolejnym przykładem tego możemy sobie zobaczyć na przykład takie rzeczy jak ta reklama Volvo. Jak tutaj spojrzymy na lewo, to mamy reklamę Volvo, która została wypuszczona na rynek europejski, a po prawej mamy reklamę Volvo na rynek polski. I myślę, że wszyscy widzą pewne drobne różnice w tych dwóch, reklamach. I ponownie nie jest to kwestia, ponownie pokazuje to, że tego typu zjawiska są po prostu motywowane, no tak naprawdę wyłącznie motywacją biznesową i to nie jest tak, że i ponownie, to nie jest, reklama po lewej nie jest skierowana do par homoseksualnych mężczyzn wychowujących dzieci, no bo to są promile społeczeństwa, prawda? W sensie nie ma sensu kierować reklamy do takiej grupy społecznej. Ta reklama jest skierowana do osób, którym się wydaje, że jak będą uczestniczyć w czymś takim, to w jakiś sposób zmieniają świat na lepsze. I ponownie to działa, bo ludzie robią te reklamy. Ale jednocześnie producent wie, że w przypadku Polski, no prawdopodobnie wywołałoby to oburzenie pewnej części społeczeństwa i w związku z tym tego typu reklama się po prostu u nas nie opłaca. I tylko tyle. Nie ma tutaj, w sensie nie musi być tutaj żaden dodatkowy ukryty motyw poza motywem biznesowym. Jeszcze jeden taki przykład to jest ostatni film Disneya, który zdaje się, że na polski został przetłumaczony jako Naprzód, ponieważ to jest pierwszy film Disney, pierwsza animacja Disneya, w której mamy postać, która jest otwarcie homoseksualna. To znaczy wygląda to w ten sposób, że jest jedna linia dialogu tej postaci, która po prostu jednoznacznie zaznacza, że postać jest lesbijką, ale na potrzeby polskiego dubbingu Disney postanowił tę kwestię zmienić tak, aby była ona neutralna i nie sugerowała ona, w jakim związku ta postać jest. I ponownie jest to po prostu tylko, pokazuje to, że z jednej strony te firmy się reklamują jako niosące kaganek postępu czy czegoś, czy jakkolwiek zostanie to nazwane, ale ostatecznie, no, że tak powiem, ostatecznie niosą ten kaganek tam, gdzie są pieniądze i tyle. I to nie jest, wydaje mi się, ja się po prostu często spotykałem z oporem przed tego typu tezami stawianymi, ale
Ale to nie, wydaje mi się, że to nie jest drastyczna kwestia, że korporacje kapitalistyczne są kierują się głównie po prostu chęcią zysku. I oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, to wszystko ma też pętlę zwrotną. To nie znaczy, w sensie tego typu zjawiska oczywiście też wpływają na społeczeństwo, a nie tylko są motywowane tym, co mówiliśmy. Natomiast po prostu nie jest to, natomiast ostatecznie sprowadza się to właśnie do kwestii marketingowych. Kolejna kwestia, jeżeli miałbym zgadywać, to powiedziałbym, że w Polsce będziemy właśnie coraz bardziej iść w kierunku tego typu przykładów, które widzieliśmy wcześniej, to znaczy dostrajania strategii marketingowych do naszego w dużej mierze konserwatywnego społeczeństwa. I ponownie, ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo to jest zupełnie osobny temat, ale jest to po prostu coś, co prawdopodobnie będzie się po prostu opłacało, więc zgaduję, że coraz więcej firm, po tym jak przecierane są, że tak powiem, szlaki, coraz więcej firm będzie szło w tę stronę, ponieważ marketing, zwłaszcza internetowy, pozwala dziś tak naprawdę pokazywać ludziom. To jest to też coś, co zostało poruszone we wcześniejszej dyskusji. Pozwala pokazywać ludziom taki rodzaj popkultury, również reklam, który chcą zobaczyć. I to, co tutaj widzieliśmy, to jest taki bardzo ogólny przypadek, gdzie na poszczególne kraje są, powiedzmy, cenzurowane nawet pewne treści, ale tak naprawdę już teraz firmy mają możliwość, a w przyszłości będzie ta możliwość jeszcze większa, aby tak naprawdę manipulować treściami, które trafiają, które pojawiają się na twojej ścianie na Facebooku, że ty będziesz widział inną reklamę tego Volvo, a twój sąsiad będzie widział inną reklamę tego Volvo i zostanie to dospasowane stawie twoich dotychczasowych wyszukań, tego, co klikałeś, tego, co ci się podobało, a co nie. I ostatecznie to jest motyw LGBT w popkulturze. To, jak się manifestuje, jest tak naprawdę tylko jednym z wielu przykładów, moim zdaniem, tego, jak ta popkultura idzie w stronę komercjalizacji. I nie wiemy dokładnie, gdzie to się skończy, ponieważ z jednej strony jest to coś, co samo się napędza, bo przynosi zyski i można więcej w to zainwestować i tak dalej, ale z drugiej strony też są pojedyncze, że tak powiem, przykłady, w których ludziom coraz mniej to się podoba i którzy zgłaszają sprzeciw wobec tego typu praktyk, no też między innymi tutaj mówimy. Natomiast ostatecznie wydaje mi się, że nie dziwmy się, że korporacje odpowiadają na bodźce rynkowe i że w momencie, gdy w grę wchodzą absurdalne naprawdę ilości pieniędzy, dolarów, to ostateczną motywacją do promowania czegokolwiek jest motywacja ekonomiczna. I wydaje mi się, że pomimo iż inne motywacje też mogą odgrywać rolę, to jest ona po prostu znacznie mniejsza. I tu chciałbym zakończyć i czekam na komentarze i oddaję głos dalej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.